W 2013 roku mija 150 lat od wybuchu Powstania Styczniowego. Polacy chcieli wykorzystać trudną sytuację carskiej Rosji, by odzyskać niepodległość. Śmierć cara Mikołaja I, niepewna sytuacja Rosji, jej niepowodzenie w wojnie z Turcją, wszystko to składało się na to, że sytuacja Polski mogła ulec zmianie. Warszawa, pobudzona klęską Rosji w wojnie krymskiej, weszła w stan patriotycznego uniesienia. Polacy zaczęli organizować manifestacje. Pierwsza taka manifestacja została zorganizowana w Warszawie 11 czerwca 1860 roku. Związana była z pogrzebem wdowy po bohaterze Powstania Listopadowego, generale Józefie Sowińskim. Potem były kolejne demonstracje, zarówno na ulicach Warszawy, jak i w innych miastach. Polacy spotykali się w kościołach, by modlić się za ojczyznę. Wojska carskie krwawo tłumiły te demonstracje. Wydarzeniem, które przyspieszyło wybuch Powstania Styczniowego, była branka do carskiego wojska. W Sieradzkim branka rozpoczęła się w nocy z 15 na 16 stycznia 1863 roku. Z Sieradza do wojska carskiego wcielono 159 osób. Obawa przed utratą tysięcy ludzi zdolnych do walki pchnęła Centralny Komitet Narodowy do jak najszybszego wyznaczenia i rozpoczęcia walk zbrojnych, które miały rozpocząć się 21 stycznia 1863 roku. Anna Piestrzeniewicz podczas wykładu inaugurującego sieradzkie obchody 150. rocznicy wybuchu powstania opowiadała młodym ludziom o bitwach i potyczkach, do których doszło na ziemi sieradzkiej. Głównym organizatorem powstania w naszym regionie był Józef Oksiński, 23-letni oficer, który ukończył szkołę wojskową w Genui. Jego zadaniem było pozyskanie sieradzkiej szlachty dla powstania. Na spotkaniu u Walewskich wygłosił tak płomienną mowę, że z 80 obecnych aż 63 od razu zgłosiło akces do powstania. Powstańcy, gorzej zorganizowani i uzbrojeni, mieli niewielkie szanse w walce z regularną rosyjską armią. Mimo to walczyli do końca. Wielu poniosło najwyższą ofiarę i to im złożyli hołd młodzi ludzie. Uważam, że to przypomniało ludziom, że trzeba walczyć, bo jest o co. Młodzież szkół ponadgimnazjalnych i władze samorządowe z zapalonymi pochodniami przeszli na stary cmentarz w Sieradzu. Hymn Polski zaśpiewany przez dzieci przy powstańczej mogile był dowodem na to, że ich ofiara nie poszła na marne. Nie można zapomnieć o bohaterach największego narodowego zrywu w dziejach Polski. Zrywu stanowiącego tragiczną i chlubną zarazem część naszego historycznego dziedzictwa, także dziedzictwa ziemi sieradzkiej. Tragiczną, bo przyniosło krajowi niepowetowane straty zarówno w ludziach, jak i w majątku narodowym. Bilans strat osobowych obejmuje około 1000 straconych w egzekucjach, paruset zamęczonych w więzieniach w czasie śledztwa, około 20 tysięcy poległych i pomordowanych w czasie walk i około 38 tysięcy zesłanych na katorgę i osiedlenie w głąb Rosji. Około 10 tysiącom udało się uciec za granicę przed czekającymi ich kraju represjami. Powstanie styczniowe mimo klęski zjednoczyło wszystkie warstwy społeczne w walce o tożsamość narodową i wolność. Podtrzymało nadzieję na to, że Polska znów wróci na mapę Europy. Dlatego tak ważna jest pamięć o poległych i szacunek dla ich poświęcenia. Złożenie kwiatów na grobie powstańców styczniowych to symbol czci, jaką darzą ich ludzie żyjący w wolnej Polsce.